Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj inspirująca historia człowieka, który zostawił wszystko, aby całkowicie podążać za Jezusem. A oto co opowiadał o swoim doświadczeniu. Straciłem mamę, kiedy byłem dzieckiem. Mam dwie siostry i tato wychowywał nas w dyscyplinie, w szacunku do pracy i zdrowym stylu życia, ale z dala od religii. Kiedy moja siostra startowała do olimpiady, w czasie trenowania uszkodziła kolano. Okazało się, że człowiek, który był jej trenerem, był chrześcijaninem i pomógł jej duchowo przetrwać ten trudny okres. Dzięki temu ona rozpoczęła czytać Biblię i stała się aktywnym członkiem kościoła. Zabierała mnie często ze sobą i spodobało mi się. Byłem wtedy w szkole średniej. To był kościół biblijny i miał wspaniałych nauczycieli sermonów. Zaprosili mnie nawet do chóru. Lubiłem z nimi śpiewać i przebywać, ale nie wierzyłem w Boga. Nie chciałem się modlić i schylać głowy przed Jezusem. I jednego dnia, kiedy śpiewaliśmy pieśń pod tytułem Niech zaświeci światło, coś się zadziało we mnie. I zacząłem nagle wierzyć w Boga, tak po prostu. To była łaska. Kiedy przebywasz z ludźmi, którzy są przyjaciółmi Jezusa, w końcu i ty stajesz się Jego przyjacielem. Od tego dnia zacząłem na serio traktować wiarę, czytać Biblię, modlić się i dużo przebywać w kościele. To natomiast zmartwiło mojego ojca. Zabronił mi chodzić do kościoła. Powiedział, że nie ufa tym ludziom. Przeczytałem w Biblii, że powinienem być posłuszny ojcu, więc skupiłem się na szkole, sporcie, przygotowaniu się do koledżu i zapomniałem o kościele. Okazało się, że mój zmarły dziadek, który miał fabrykę tekstyli, był oddanym katolikiem. Pamiętam, że mój tato miał kiedyś nawet krzyż nad łóżkiem, ale babcia była protestantką. I to spowodowało, że gdzieś później tato przestał chodzić do kościoła i stracił wiarę. Coś tam w nim kiełkowało, ale nie potrafił określić, w co konkretnie wierzy. W czasie moich studiów na Uniwersytecie Stanford, który jest bardzo liberalny i gdzie trudno być chrześcijaninem, ja postanowiłem wrócić do kościoła. Spotykaliśmy się tam, aby budować nasze relacje i życie na Jezusie. Mieliśmy miłość do Ewangelii i pasję do dzielenia się wiarą z innymi, przyprowadzaniem ludzi do Jezusa. Czytaliśmy na kolanach Biblię i szukaliśmy w niej woli Boga co do naszego życia. Dziś, kiedy spotykam katolików, widzę, że oni nie mają takiej miłości do Słowa Bożego. To jest wielki skarb. Bóg naprawdę działa przez swoje Słowo. Na mój kierunek studiów wybrałem historię i moim profesorem był Żyd z racji swojego urodzenia. Bardzo wykształcony człowiek. Znał 12 języków, ale uważał, że o Bogu nie warto rozmawiać. Pomimo tego dużo mi pomagał. Zacząłem też studiować buddyzm i inne religie. Dużo z nim dyskutowałem na ten temat. Pamiętam, że każda rozmowa o buddyzmie schodziła na temat chrześcijaństwa. W końcu, widząc moją pasję do kościoła i wiary, on powiedział do mnie: Słuchaj, dobrze. Jeśli koniecznie chcesz być religijny, chociaż nie powinieneś, to są tylko dwie prawdziwe religie na świecie. Judaizm i religia rzymskokatolicka. I dodał: Ale ty Żydem nie jesteś. I byłem w szoku. Jedyną rzeczą, jaką wiedziałem o katolicyzmie, było to, co czytałem w tych małych książeczkach, które mówiły, że to fałszywa, antybiblijna religia, że katolicy to nawet nie są chrześcijanie, mają statuły, modlą się do Maryi i tak dalej. A tutaj ten wykształcony, szanowany profesor mówi, że katolicyzm jest prawdziwą religią. To mnie kompletnie zbiło z tropu. Jakiś czas później pojechaliśmy na kilka semestrów studiów do Europy. W samolocie pomyślałem: o, we Włoszech mieszka papież i to jest katolicki kraj,
więc może tam dowiem się, o co chodzi z tym katolicyzmem. Byliśmy uczeni przez lata, że katolicy są instrumentem diabła i przeszkadzają wierze prawdziwym chrześcijanom. Spędziłem 2 semestry we Florencji i 1 semestr w Krakowie w Polsce. Polska była wtedy jeszcze komunistycznym krajem, chociaż już przygotowywała się do pierwszych wolnych wyborów prezydenckich. Zakochałem się we Włoszech. Czegoś takiego nie mieliśmy w Stanach Zjednoczonych. Zabytki, kaplice, piękne kościoły i cała ta sztuka, która miała swoje korzenie w katolicyzmie, poruszyła mnie. Im bardziej zachwycałem się i uczyłem się na temat tamtejszej sztuki, tym bardziej zacząłem rozumieć wielkość kościoła katolickiego. Jedna z moich profesorek była oddaną katoliczką i ona kierowała mnie do różnych zabytków, miejsc, dzieł sztuki. Ja poprzez to dziedzictwo kulturowe zacząłem podążać w kierunku kościoła katolickiego. Piękno tej sztuki otworzyło moje serce. W Stanach Zjednoczonych katolicyzm nie jest starszy od protestantyzmu, a na przykład w Anglii widzisz te piękne katolickie katedry, które wiesz, że zostały skracione przez protestantów, i te piękne historyczne budowle w Europie mające podłoże chrześcijaństwa. I tym samym widzisz, jak Europejczycy zatracili wiarę i przyzwyczaili się już do tego. Nie doceniają tego, co mają. Stało się to takie oczywiste dla nich. Twoje serce musi być otwarte do przyjęcia przesłania tej sztuki, przesłania Kościoła. Kiedyś uważałem, że katolicy są częścią kultu i chciałam ich nawracać. Bóg dotknął mojego serca poprzez piękno sztuki, której inspiracją przecież była wiara katolicka. To była łaska i odpowiedź mojego serca na tą łaskę. Inni moi koledzy protestanci tego nie doświadczyli, a widzieli to samo co ja. Każdy jest inny i potrzebuje indywidualnego prowadzenia. Bóg o tym wie i prowadzi ludzi różnymi drogami. W ostatnim semestrze pobytu w Europie pojechaliśmy do Polski. Będąc w Krakowie, słyszeliśmy o tym kościele w Nowej Hucie, zwanym Arką Pana, o którego budowę walczył kardynał Karol Wojtyła i komuniści chcieli pozostawić to miasto laickie. Słyszeliśmy, że ten kościół stał się symbolem nadziei i oporu wobec władzy komunistów. Chcieliśmy przeżyć kulturowe doświadczenie i poszliśmy tam na mszę świętą. Weszliśmy na balkon, żeby ludzie nie zwracali na nas uwagi. I było dziwne to, że nie było tam ławek. Zrozumieliśmy wkrótce, że tam nie było miejsca na ławki, bo kościół był zapakowany ludźmi. Ilość ludzi nas zaszokowała. A później, kiedy zobaczyliśmy tych wszystkich ludzi stojących w skupieniu i milczeniu, wiarę i oddanie tych ludzi i ten akt, kiedy w czasie konsekracji wszyscy upadli na kolana i klęczeli w milczeniu z pokorą, to doświadczenie dla nas stało się całkowicie zakresem innej religijności, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliśmy. To było tak inspirujące, że w czasie powrotu do domu byłem cały przejęty i zaczęła się pojawiać w mojej głowie myśl, że może ja powinienem zostać katolickim księdzem. Ale ją odrzuciłem i pomyślałem, ha, ciekawe, co by moja dziewczyna powiedziała na taki pomysł. Wróciłam do Stanów i podjąłem pracę jako scenarzysta i producent filmów historycznych. Jednak to doświadczenie mszy świętej w Polsce i to pragnienie zostania księdzem było tak głębokie i pogłębiało się z dnia na dzień, że po 2-letnim prowadzeniu przez katolickiego kierownika duchowego wstąpiłem do seminarium. Wiedziałem już wtedy, że chcę dla Jezusa poświęcić dosłownie wszystko, całkowicie wszystko, całego siebie. Ksiądz John Barturek uzyskał doktorat teologii moralnej w 2010 roku,
Napisał wiele książek, m.in. Inside the Passion, która opowiada o realizacji filmu Mela Gibsona Pasja i jest jedyną autoryzowaną książką przedstawiającą zakulisy produkcji tego filmu. Ksiądz John udzielał duchowego wsparcia producentom filmu Gibsona. Przez lata brał czynny udział w produkcji tego filmu, uczestnicząc w rozmowach, decyzjach, przeedytowaniu i całej postprodukcji. Podróżował również później z całą ekipą w czasie trasy promującej ten film. Jest do dziś wiernym kapłanem służącym z pełnym oddaniem ludziom i Chrystusowi. Kiedy usłyszałam to świadectwo kilka lat temu, przypomniałam sobie, jak bardzo byłam dumna z Polski, że była na świecie symbolem wielkiej, inspirującej wiary. Takiej wiary, że Bóg zechciał zwrócić na ten kraj uwagę całego świata, wybierając na papieża Polaka. Jakby chciał powiedzieć: patrzcie i uczcie się, bierzcie przykład. Pamiętam, jak podczas premiery filmu pod tytułem Posłaniec Prawdy w Bostonie w Stanach Zjednoczonych, amerykański producent tego filmu opowiadał z pasją o Polsce i księdzu Popiełuszce. O tym, jak zainspirowała ich odwaga, wiara i przekonania Polaków. I ten producent, Jerry Churchland, powiedział: Polacy jednoczyli się wiarą, że mogą być wolni w sercu. Podchodzili do walki o prawa, godność i wolność człowieka bez przemocy. Księdzu Jerzemu udało się zjednoczyć ludzi, a jego jedyną bronią w robieniu tego była prawda. Polacy się nie poddali. A później opowiadał, że kiedy libańscy chrześcijanie dowiedzieli się o tym filmie, jeden z ich liderów prosił o kopię tego filmu, aby wysyłać do swoich członków. I oni z zapartym tchem i wręcz z niedowierzeniem przyglądali się wierze Polaków i to im dodawało odwagi, otuchy i inspiracji. Gary dodał też, że ksiądz Popiełuszko jest doskonałym wzorem kapłana na dzisiejsze czasy, kiedy na całym świecie widać kryzys wiary. Siła naszego kraju i jej zwycięstwo leży w podążaniu Bożym prawem. Otrzymaliśmy od Boga wolność i to jest łaska, ale teraz On nas z tej wolności rozliczy. I przytoczę wam na koniec słowa świętego Jana Pawła II, które głęboko zapadły w moim sercu. A on mówił tak: do wolności trzeba wychowywać, gdyż inaczej wolność może się przerodzić w swawolę, w niewolę pychy i egoizmu. A swawola, jak wiemy również z naszych własnych dziejów, może omamić człowieka pozorem złotej wolności. Co krok jesteśmy świadkami, jak wolność staje się zaczynem różnorodnych niewoli człowieka, ludzi, społeczeństw. Niewola pychy i niewola chciwości. Niewola zmysłowości i niewola zazdrości. Niewola lenistwa i niewola egoizmu, nienawiści. Człowiek nie może być prawdziwie wolny, jak tylko przez miłość. Prawdziwie wolny jest ten, kto potrafi stawiać sobie ograniczenia. To, co w pierwszej chwili wygląda na ograniczenie, w rzeczywistości może okazać się przestrzenią prawdziwej wolności. Niech Polska, której królową jest Matka Boża, która jest oddana sercu Jezusa, odda też cześć Jezusowi jako swojemu królowi, aby mogła wraz z Nim królować i inspirować inne narody. Dziękuję za waszą uwagę. Z Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście
nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka. Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to. Amen.